czyli parsza 52 Wejelech, to się tłumaczy na poszedł. Tutaj, jak czytałem ten fragment, to czytałem Jehoszua, w jednym miejscu dodałem Ben Nun. I to mamy powiedziane w 23 wersecie. Jehoszua synowi Nuna. On jest synem Nuna, czyli Ben z hebrajskiego syn Nuna. Jehoszua ben Nun. Takie właściwa nazwa powinna w tekstach, które mamy, powinno być tak to zawarte. Mamy Jehoszuę ben Dawid lub ben Józef, odnoszące się do innego. Tak to kiedyś określano, lub z pochodzenia z jakiejś miejscowości, z Nazaretu na przykład. Jehoszuła z Nazaretu. Dlatego też Judea była, która przybrała nazwę od plemienia Judy, która tam zamieszkiwała, a później już ta kraina się nazywała Judea i wszyscy, którzy tam zamieszkiwali, byli nazywani Judejczykami, nie Żydami, tylko Judejczykami. Co moglibyśmy tutaj powiedzieć? Nie mogę znaleźć tego fragmentu, mi ucieka ciągle, gdzie Bóg mówi, że zna myśli. Że zgrzeszą? Tak, że zgrzeszą, ale że zna ich myśli. To już Mojżesz mówi, że znał, poznał ich myśli. Nie, to nie Mojżesz, to mówił Bóg. Nie mogę tego fragmentu znaleźć. Czytam drugi raz chyba, czy trzeci i to umyka. To już Mojżesz mówi. Tam było ujęte... 20 werset, bo kiedy wprowadzę, to już Mojżesz od siebie chyba mówi. Nie Bóg raczej mówi. Nie. Bo to 22 Mojżesz. Nie, muszę jeszcze raz przeczytać. Dobrze, znam jego myśli, to jest w 21 wersecie. W drugiej części. Właśnie, tutaj. Bóg wszystko to zrobił, pomimo tego, iż wiedział, że ludzie nie pójdą za nim, że wrócą do swoich błędnych przekonań, do swoich słabości. Kwestia czasu, tak? Tak. A mimo to, to wszystko robi dla ludzi. Dlaczego to robi? Ze względu na tych nielicznych, którzy do niego przygnęli? Tutaj celem nadrzędnym jest Mesjasz, Hamaszijach, ten wyznaczony. Dlatego uważam, że Bóg bierze te argumenty Mojżesza, żeby nie wytracać tego ludu, i wiele innych argumentów bierze pod uwagę i do nich się przychyla, że nadrzędną rzeczą w tym wszystkim jest doprowadzić ten naród krnąbrny, o twardym karku, odwracający się do Mesjasza, gdzie później oni króla żądają, gdzie mówi do Stwórca, mówi do proroka, że to nie ciebie odrzucili, tylko mnie odrzucili. Ale Bóg wykorzystuje to, że chcieli króla, i proroctwa mówią, że króla potomka po Dawidzie wzbudzę z jego lędźwi. Wykorzystuje to do wskazania konkretnego linii rodowej, gdzie ma być ten wyzwoliciel. Uważam, że to jest wszystko po to podtrzymywane. Natomiast da się też zauważyć, że już tak ewidentnie po dniu Pięćdziesiątnicy, wylaniu Ducha Świętego, uwidocznieniu się Ducha Świętego, że jakby Bóg zamilkł. Tak, kiedyś rozmawialiśmy o tym. Jest to, gdzie czytamy to, że się w taki sposób czy inny manifestuje, objawia, procy i tak dalej, a tutaj jest, mamy nagle taką ciszę w porównaniu z tym, co było, tak? Bóg nie zamilknął, ale tak porównując te okresy, to jest taka zastanawiająca się cisza.
Mam wrażenie, że właśnie to wszystko miało doprowadzić do Mesjasza. I to, co dzisiaj czytaliśmy, że Ewangelia Mateusza, Jana, 5 rozdział bodajże, 40 werset, 6 rozdział, 40 werset. To jest bowiem wolą Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Szemrali więc Judejczycy przeciwko Niemu, że powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba, ale nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że widzi Syna. Ale to nie ten fragment jest. Znaczy, ta myśl jest ta, tylko to nie ten fragment. Tak, ale to ja czytałem coś innego. No dobrze, nieważne. Znaczy, no ważne, tak? Chodzi o to, że ten czas Bóg doprowadzał do Mesjasza i tutaj teraz życie jest w tym, kto usłucha Wybawiciela i pójdzie za Jego głosem. To jest sedno objawienia, można powiedzieć, w pewnym sensie woli Bożej. To, co przeczytałem, ci, kto słuchają słów Jeszua, to jakby Ojca słuchali i jak ci, którzy pójdą za Nim, już mają zmartwychwstanie. Który to był? Głośnił. Często podkładamy sobie swoje własne chcenia pod te słowa, łudząc się, że to jest właściwe. Właśnie to, co czasami uważamy za prawidłowe i oczywiste, jest naszą pułapką. Warto weryfikować własne postępowanie i własne wierzenia, nawet w tych najbardziej ugruntowanych przekonaniach. Mam dużo rzeczy zaznaczonych, dlatego mi gubię. To jest 5 rozdział, 26 werset. Może wcześniej, 24. Zaprawdę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mojej nauki i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do życia. Kto słucha mojej nauki, przeszedł ze śmierci do życia. I wierzy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, 25 werset, zbliża się godzina, a nawet już nadeszła, w której umarli usłyszą głos Syna Bożego, ci zaś, którzy usłyszeli, żyć będą. Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie. Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Czyli plan wybawienia, ten z Edenu, gdzie jest pierwsze proroctwo dotyczące Mesjasza. W tym momencie Mesjasz zaistniał. Bóg, wypowiadając proroctwo o Mesjaszu, o tym, który zmiażdży głowę wężowi, głowę węża, już, tak jak mamy w innym miejscu powiedziane, Bóg jak coś wypowiada, to jakby się to już stało. Mamy początek. I to, że właśnie Bóg wiedział, że ten naród odstąpi, wracając do parszy, odstąpi, że będzie grzeszył, że go porzuci i tak dalej. Robił różne rzeczy, żeby to doprowadzić do Mesjasza. Podtrzymywał to różnymi sposobami, żeby to do tego doprowadzić. I też rozumiem, dlaczego cisza nastała po Mesjaszu, tak porównując. Bo ona nie nastała w takim znaczeniu stricte, tylko jest tego mniej.
I to, co przeczytałem z Ewangelii Jana, tu jest sedno, mi się wydaje, że teraz wolą Boga jest, aby ludzie, gdy usłyszą o Jeszule, ale o Jeszule ben Dawid, który był Judejczykiem z krwi i kości, który zachowywał Torę całą, tą, która dotyczyła jego, no bo wiadomo, że nie zachowywał praw dotyczących dziewic, czy mężatek, czy jakichś nieczystości miesięcznych. To, co jego dotyczyło, zachowywał w zupełności, w czystości. To jest to słuchanie jego głosu. To jest to, co wyrywa ludzi z tego z tej duchowej śmierci, z duchowego grobu. I słysząc to, ludzie w tym momencie, jeżeli uznają go za Panem i Mesjaszem, zmartwychwstają do życia. I to jest, że Bóg dał mu władzę sądzenia przez to, co ludzie usłyszą. Proste, sprawiedliwe, nikt nie może mieć pretensji, że tak wybrał, a nie inaczej. My z perspektywy czasu już możemy do takich konkluzji dojść. Dlaczego Bóg ten naród ciągle tam próbował ożywić? Ale w tamtym czasie no to było przykre. To, że Mojżesz to słyszy. On wyprowadzając ten naród, tyle ten naród miał doświadczeń Bożej ingerencji w różny sposób. Na co dzień mieli mannę, ogień, obłok. Cały czas ta manifestacja Boża była, a tutaj od Boga dostaje taką sprawę, że oni i tak odejdą. To jest przykre, ale w pewnym sensie może to też była pociecha dla Mojżesza, dlaczego musi umrzeć, żeby na to nie patrzeć. Trudno powiedzieć. W każdym razie następcą Mojżesza z wyboru tutaj Bóg wybiera Jehoszua ben Nun, jako następcę wodza prowadzącego już do ziemi obiecanej. Coś jeszcze tutaj z tego fragmentu, może z online, ci, którzy są dzisiaj. Bo może tak ogólnie też powiedzieć o tej pieśni Mojżesza. Czy ona jest istotna z naszej perspektywy? Otwórzmy sobie Księga Objawienia, 15 rozdział, od pierwszego wersetu czytamy tak. Tutaj ja mam otwarty wokatio, przekład interlinearny. I czytamy tutaj tak, do 8 wersetu. I ujrzałem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający, zwiastunów 7, a dlatego... bo tutaj tych zwiastunów oni używają właściwego określenia, zwiastunów 7, mających plag 7 ostatnich, bo w nich dokona się gniew Boga. I ujrzałem, jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i zwyciężających zwierzę i obraz jego i liczbę imienia jego, stojących nad morzem szklanym, mających cytry Boga. I śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i zadziwiające czyny Twe, Panie Boże, Wszechwładco, sprawiedliwe i prawdziwe drogi Twe, Królu Narodów. Kto nie bać się będzie, Panie, i wysławi imię Twe, bo jedyny świętobliwy, znowu jakieś katolickie słowo, bo jedyny święty, bo wszystkie narody przyjdą i pokłonią się przed Tobą, bo sprawiedliwe czyny Twe ujawnione zostały. I po tych ujrzałem i otwarty został przybytek namiotu świadectwa w niebie. I wyszli 7 zwiastunowie, mający 7 plag z przybytku, odziani lnem czystym, lśniący i opasani wokół piersi pasami złotymi. A jedna z 4 istot żywych dała 7 zwiastunom 7 czas złotych napełnionych gniewem Boga, żyjącego na wieki wieków.
I napełniony został przybytek dymem od chwały Boga i od mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do przybytku, aż dokonany zostanie 7 plag 7 zwiastunów. Czyli widzimy tutaj z tego opisu, że do ocalenia, do uznania, do wybawienia, do życia wiecznego jest potrzebne znać pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka. Znać, bo oni tu śpiewają. Tak stricte pieśni Mojżesza ile jest? Dwie. Czyli tą, co tutaj będziemy mieli w 32 rozdziale, i jest jeszcze jedna pieśń po przejściu przez morze Sitowia, czy Morze Czerwone. Tam też jest pieśń Mojżesza. Tylko one się różnią trochę. O której tu pieśni jest Mojżesza mowa w objawieniu? Trudno powiedzieć. Może o obu. Ale raczej bym skłonił się do tej w 32 rozdziale, co jest zapisane. W każdym bądź razie nie wystarczy znać tylko pieśń Mojżesza, co możemy to zobrazować słowem judaizm, lub pieśń Baranka, co możemy zobrazować słowem w ogólnym znaczeniu chrześcijaństwo. Tu oni znają obie te pieśni. Ale to nie jest pod nazwą judeochrześcijaństwo. Bo to są błędne nazwy. To jest prawo odwieczne w duchu Mesjasza. To, co apostołowie mówili. Chwała Bogu wiekuistemu, Ojcu Stworzyciela nieba i ziemi i Jeszule Mesjaszowi lub poprzez Jeszuła Mesjasza. To jest ten sam zwrot. Jeżeli znamy właściwie o co chodzi, to nie mamy z tym żadnego problemu. Nie podkładajmy, właśnie tak jak powiedziałem, że to nie jest judeo-mesjanizm, bo to jest twór współczesny, gdzie się talmudyzm miesza tylko z chrześcijaństwem. Prawa talmudyczne, oczywiście tam Mojżesza też są, to nie ulega wątpliwości. Pieśń Mojżesza wiemy, ale jaka jest pieśń Baranka? Mniej więcej wiemy, pieśń Mojżesza, tak, dwie pieśni, mamy konkretne tam myśli. Możemy jakoś zdefiniować tą pieśń Baranka, jej treść, na czym ona polega, co tam jest zawarte? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? No bo od tych znajomości śpiewania tych pieśni zależy życie. Mamy pewną wskazówkę, objawienie 5:9, 5 rozdział, 9 werset. I śpiewają pieśń nową, mówiąc, czyli mamy tu treść tej pieśni. Godzien jesteś wziąć zwój, bo to jest o baranku, który, bo tam Jan płacze, że nie ma tego, który ma otworzyć ten zwój, 7 pieczęci. No i tutaj jest kontekst. I śpiewają ci, którzy tam stoją, pieśń nową, mówiąc, godzien jesteś wziąć ten zwój, otworzyć pieczęcie jego, bo zabity zostałeś i kupiłeś Bogu w krwi Twej z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Tutaj wokatio w nawiasie mówi, że zostałeś zabity, to tutaj oni mówią, że to słowo tam użyte greckie jest dosłownie znaczy zdrażnięty. Tak jak ofiara była zażynana. I tutaj no, współcześnie może być to drastyczne słowo. Zabity jest trochę w kontekście zarżnięty lżejszym słowem, ale takie tam jest to określenie. W każdym razie tutaj ta pieśń Baranka, można by powiedzieć, ja nie mówię, że ona tak brzmiała, tak brzmi, ja tylko mówię, że tu jest pewna podpowiedź, że ta pieśń... Jego ciała, jadł i pił jego krwi.
nie będzie miał życia wiecznego. To się wszystko sprowadza do tego, co niedawno mieliśmy Paschę, pamiątkę śmierci. Tak, czyli nieuznawanie Mesjasza, tak jak to jest w judaizmie, to jest nieznanie tych dwóch pieśni. Bo Mesjasz, czyli ta pieśń baranka, jest właśnie tą krwią, tym ciałem, tak, kto nie pije krwi i ciała jego nie je. To jest nawiązanie tutaj do tego, że on przez to kupił bogów z krwi swej, z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Bo to jest zawarcie przymierza. Zawarcie przymierza było przelaniem krwi zwierzęcia. Umowy w dawnych czasach ważnych jakichś między królami, to było taki zwyczaj. I to jest nawiązanie do tego zwyczaju, do przymierza. Przymierze można też rozumieć jako umowa. Przymierze małżeńskie, umowa małżeńska. Że było przelewana krew zwierzęcia jako przypieczętowanie. I Chrystus, Jeszua, przypieczętował to swoim życiem, to nowe, odnowione przymierze, w zasadzie polegając na tym samym, co od wieków Bóg zawsze nawoływał. Słuchajcie mojego głosu, wybierzcie życie i żyjcie. Dlatego to jest dwie pieśni, natomiast jedna, czyli tak zwane chrześcijaństwo, jest to niepełność. Judaizm jako ta pieśń Mojżesza to jest znowu niepełność, natomiast tu mamy kolejny raz innymi obrazami pokazana pełnia. Pełnia, że trzeba znać obie te pieśni. Znać znaczy wiedzieć i postępować zgodnie z tym. Tą pieśń mieli nauczyć też potomków. To przymierze jest też zawarte z potomkami, których tu nie ma obecnych. To jest też niesamowite, że Bóg zawiera przymierze z potomkami, po tych, z którymi osobiście tutaj przez Mojżesza zawiera to przymierze, że ich wprowadzi do ziemi obiecanej. Dlatego to też jest zgodne z tym, że Bóg wezwie z narodów, gdzie wcześniej rozproszył lud Izraela między narody, gdzie oni się zmieszali, mówię zmieszali w sensie krwi, zmieszali się z narodami i Bóg z narodów z nimi także, którzy nie byli wtedy tutaj, co czytamy w tym fragmencie, nie byli obecni z nimi, także jest to przymierze zawarte i oni mogą wrócić do tego przymierza. W tym znaczeniu się można rozumieć ogólną miłość Boga, Stwórcy do ludzi, do narodów. Tak samo miłość Jehoszua do każdego człowieka w tym znaczeniu. Jest, każdy może przyjść i skorzystać. Natomiast jeżeli człowiek grzeszy, uprawia sobie, tak jak tu powiedziane jest, a ten lud powstanie, by dopuszczać się odstępstwa z obcymi bogami tego kraju. Pierwsza zasadnicza rzecz, którą tu Bóg wymienia i zawsze to podkreśla, za każdym razem. Pierwsza zasadnicza rzecz to jest różne jakieś zachowania, gdzie człowiek sobie jakieś bóstwa tworzy, czy z kamienia, z gliny, z metalu, czy jakieś inne. Dzisiaj można by powiedzieć to wirtualne, czyli niematerialne, ale jest zasada tam, ten mechanizm cały czas ten sam. Poleganie, oddawanie swojego życia pod opiekę, jakiś przykład prosty niematerialnego bóstwa, czyli losy, rzucanie jakimiś losami, wróżenie jakimiś kartami, to człowiek ufa temu, poddaje się pod moc tego, przesądy chociażby nawet, jakieś czarne koty, drabiny i tak dalej. Człowiek poddaje się pod moc niematerialnych rzeczy i traktuje je jako bóstwo, że to rządzi jego życiem, jego dniem codziennym. To jest dobry obraz, jak to pokazać, że dzisiaj te bóstwa, bogowie nie muszą być z kamienia i z metalu, czy z drewna. Coś jeszcze? Może to, że pewne
spisane rzeczy były kładzione obok arki. Prawa króla też były obok arki. Jakie tam Bóg dokładnie definiuje, jakie będzie miał prawa król. I też te prawa były składane obok arki. Są pewne rzeczy, które były obok arki przechowywane. Tutaj właśnie mamy w 26. Natomiast w arce stricte znajdowało się tablice przymierza, czyli dekalog, 10 słów, te wtórne, miska, tak, czy dzban z manną i laska Aarona. Później tam chyba to było wyjęte, ta laska. W każdym razie to było stricte w arce. W arce nie było żadnego innego zwoju. Żadnych innych praw nie było. Wszystko inne było obok arki. Że jeżeli ktoś mówi, że te prawa były w arce, to nie. Mamy dokładnie opisane, co znajdowało się w arce, oczywiście w określonym czasie. W arce przymierza, skrzyni przymierza, przykryte wiekiem, przebłagalnią, gdzie byli cherubini ze skrzydłami. Zaznaczam cherubini, nie aniołowie, bo angelos to nie znaczy anioł, tylko posłaniec. Cherubini mają skrzydła, nie aniołowie. Jeżeli anioł ma skrzydła, to jest Kupidyn się nazywa. Nie wiem, jak ktoś mówi, że to anioł. No, cherubin może być też aniołem, bo to jest funkcja, określenie. Może być posłańcem, tak? Ale jeżeli ktoś mówi stricte, że to jest anioł jako stworzenie, jako nazwa własna, to jest Kupidyn, to się właściwie nazywa. W każdym razie tutaj też jest to ciekawe, że co 7 lat mieli mieć czytane. W roku uwolnienia mieli mieć czytane całe to prawo. Całe, bez wyjątku. Nie było podziału na prawo ceremonialne, moralne, nie było podziału na prawo przymierza i prawo prawa. Nie było takiego podziału. Nigdzie nie znajdziemy. Te zwroty są bardzo często wymiennie używane. Prawo przymierza i prawo jako takie. Całe prawo przestrzegajcie. Wielokrotnie jest to powtarzane. No dobrze. Bo to jest już 13 wychodzi, zrobimy przerwę. Przerwę zrobimy do 14. I o 14 może nie druga część, tylko temat troszeczkę inny. Chociaż nawiązujący, bo wszystko w zasadzie jest powiązane ze sobą. Temat taki intrygujący nadałem tytuł, czy Bóg jest chrześcijaninem. Ale to w drugiej części. Zapraszam o 14 po przerwie. Do usłyszenia.